Bardzo serdecznie wszystkich witam. To już jest trzecia sesja naszego wydarzenia online organizowanego w ramach projektu Parabóg Książka w Ruch. Jak zachęcać dzieci do odkrywania nauki i dziedzin STEM. Tym razem zajmiemy się eksperymentami. Już mówiliśmy przed chwilą o eksperymentach, że warto eksperymentować, warto ponosić ryzyko, warto w ten sposób odkrywać różne nowe metody działania, nowe sposoby i też jest to bardzo fajny, widowiskowy sposób na wprowadzanie dzieci w świat nauki. W tej sesji spotka się z nami firma Czary Mary Eksperymenty w osobie Katarzyny Tryk. Katarzyna wraz z Marleną Prokopiuk prowadzą właśnie taką firmę, która zawodowo zajmuje się przeprowadzaniem warsztatów i pokazów naukowych. Są też instruktorkami, animatorkami, pracują ze szkołami, prowadzą różnego rodzaju stoiska na piknikach naukowych. Tak więc to, czym biblioteki zajmują się niejako troszkę amatorsko, eksperymentując właśnie, czyli odkrywając ten świat, który można, świat nauki, który można w tak angażujący sposób pokazać dzieciakom. Katarzyna z Martyną robią zawodowo i troszkę się podzielą z nami dzisiaj swoją wiedzą i doświadczeniem i zachęcam do oglądania i po prostu inspirowania się tym, co można robić także w bibliotece. Dzień dobry, ja się nazywam Katarzyna Tryk i pokażę Wam dzisiaj kilka różnych eksperymentów naukowych, które będą nawiązywać do literatury. Podzieliłam je ze względu na różne książki, które Państwo na pewno znają i Wasi czytelnicy, którzy przychodzą do bibliotek również. Pokażę trochę eksperymentów, które będziecie mogli zrobić sami, trochę eksperymentów, które wymagają już jednak pewnego sprzętu, tak żeby było troszeczkę ciekawiej. Podpowiem, czym można zamienić jedną rzecz na drugą, tak żeby można było ten eksperyment zrobić w domu. I będziemy sobie tak dzisiaj tutaj eksperymentować. Mamy na to całe półtorej godziny. Ostatnie 15 minut jest na zadawanie pytań, więc jeżeli nasuną się Państwu jakieś pytania, to ja bardzo proszę, żeby je sobie gdzieś zanotować i na koniec postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Dobrze, zaczniemy może od takiej książki, którą myślę, że wszyscy znają. Powstała z niej nawet saga filmowa. I jest to książka, która nazywa się Harry Potter. Harry Potter kojarzy nam się oczywiście z magią. Czego jest dużo w Harry Potterze? Na pewno dymu, na pewno kolorów, trochę jakichś wybuchów pian. My się dzisiaj akurat skupimy na dymie. Do tego będzie nam potrzebna specjalna substancja, która może się wydawać troszeczkę dziwna. Ma ona temperaturę blisko minus 80 stopni, dokładnie minus 78,5 stopnia i nazywa się suchy lód. Suchy. Dlaczego suchy? Zaraz się przekonamy. Zobaczcie, mam tutaj zwykłą miskę. Tu pod spodem, pod moim stolikiem mam specjalny pojemnik, w którym zamknięty jest suchy lód. Właśnie go nabieram. Pokazuję. Wygląda on w ten sposób. Wygląda trochę jak zwyczajny lód, ale czym on się różni od tego naszego zwyczajnego lodu? No można zauważyć, że tutaj już delikatnie nad naszym suchym lodem unosi się troszeczkę pewnego tajemniczego dymu. Co to może być? Słuchajcie, suchy lód zrobiony jest z dwutlenku węgla, czyli z gazu, który możemy znaleźć w powietrzu, ale również jest to gaz, który my wydychamy. Bardzo prosta rzecz. Jeżeli chcielibyście przedstawić dzieciom, gdzie znajduje się dwutlenek węgla, zawsze można je poprosić, żeby wyciągnęły rękę przed siebie i dmuchnęły na nią. Wtedy właśnie można im pokazać, że ten dwutlenek węgla jest dookoła nas. No i teraz, dlaczego ten lód jest taki wyjątkowy? No on jest wyjątkowy, bo się nie topi. Pokazuję. Nabieram troszeczkę tego naszego lodu, położę go na obrus. Ten obrus jest papierowy, więc powinna nam się tutaj pojawić mokra plama, jeżeli byłby on zrobiony z wody. Zabieram, chowam z powrotem i zobaczcie, że żadnej mokrej plamy nie ma. Ale za to
w suchy lód, ze stanu stałego przechodzi od razu w stan gazowy z pominięciem topnienia. Nazywa się ten proces sublimacją. Można na chwilę zniknąć. W wyniku gwałtownego podgrzania naszego suchego lodu wydziela się bardzo dużo tego naszego dwutlenku ze stanu stałego w stan gazowy i od razu mamy tutaj bardzo dużo tego naszego dymu. Suchy lód można podgrzewać na różne sposoby i ja używam akurat do przenoszenia łyżki, jest to najwygodniejsza forma i jednocześnie mogę Państwu pokazać jeszcze jedną fajną rzecz. Przykładając łyżkę do suchego lodu, przyciskając, jesteśmy w stanie wyciągnąć troszeczkę nieprzyjemnych dźwięków. Dzieje się tak w wyniku tego, że łyżka jest cieplejsza od naszego suchego lodu i wprowadza naszą łyżeczkę, ten suchy lód, ten gaz w drgania, dlatego słyszymy taki dźwięk. Można to zrobić w dwojaki sposób. Można właśnie przykładać łyżkę do naszego suchego lodu, albo można też nabrać troszeczkę suchego lodu na łyżkę i wtedy słyszymy też taki dźwięk, który przypomina trochę szkolny dzwonek. Dobrze. Dało nam się zrobić już te dwie rzeczy. W takim razie spróbujemy teraz podgrzać suchy lód w naszej gorącej wodzie. Mam tutaj takie specjalne naukowe naczynie. To jest kolba chemiczna. W tej kolbie mam ciepłą wodę. I tutaj też mam mniejsze kolby. Do wszystkich z nich zaraz wrzucę troszeczkę suchego lodu. Do tej największej najwięcej. Myślę, że z dwie łyżki na pewno. Trochę nam się tutaj zadymiło. Wygląda to jak podczas lekcji gotowania eliksirów w naszym właśnie Harry Potterze. Bardzo ciepła woda z bardzo zimnym dwutlenkiem węgla reaguje w ten sposób, że ten nasz suchy lód się podgrzewa i w tym momencie sublimuje. Ważna rzecz, jeżeli będziecie Państwo używać suchego lodu, bo suchy lód można spokojnie kupić, i również przeprowadzić z nim eksperymenty z dzieciakami. Ważna rzecz jest taka, żeby nigdy nie dotykać suchego lodu gołą ręką, dlatego że jest on bardzo zimny i można się poparzyć. Parzyć brzmi trochę śmiesznie, ale temperatura między naszym ciałem, czyli nasze ponad 36 stopni, do blisko minus 80 sprawiają, że nasze ciało reaguje tak, jakbyśmy włożyli rękę do gotującej się wody. Więc bardzo ważna rzecz, nie ściskamy tego suchego lodu, żeby nie zrobić sobie po prostu krzywdy. Jeżeli będziemy go podgrzewać w naczyniach, które się zwężają ku górze, tak jak na przykład taka kolba, to bardzo ważna rzecz jest taka, żeby nigdy nie zakrywać tego wylotu kolby całą dłonią, dlatego że ten gaz będzie się rozszerzał. Nie chcemy, żeby naczynie nam pękło i żeby wszystko nam się gdzieś tutaj wylało. Dobrze. Teraz sobie spróbujemy może troszeczkę pokolorować nasz eksperyment, bo trochę mamy tutaj smutno na tym naszym stole. Ja przygotowałam tutaj w takich mniejszych probówkach takie stężone barwniki. Mam tutaj barwniki w trzech kolorach. W żółtym, w czerwonym i... O, może wezmę tą. I w niebieskim. To są dodatkowo od razu trzy kolory podstawowe. Można je ze sobą mieszać, więc wychodzą nam dodatkowe kolory, tak? Kolory dopełniające, o tym na pewno Państwo wiedzą, czyli w momencie, w którym połączymy kolor czerwony z kolorem niebieskim, wychodzi nam kolor fioletowy. Jak połączymy żółty z czerwonym, wyjdzie nam kolor pomarańczowy, a jak pomieszamy żółty z niebieskim, wyjdzie nam kolor zielony. Ja tutaj teraz spróbuję stworzyć kilka różnych kolorów w naszych kolbach. I pytanie... Można się zastanowić i odpowiedzieć sobie samemu, co nam się pokoloruje. Mamy kilka opcji. Może nam się pokolorować sama woda, może nam się pokolorować sam gaz, a może nam się pokolorować i woda, i gaz. I teraz ciekawe pytanie, ciekawe kto poprawnie odpowie na to pytanie, gdzieś tam w swojej głowie. Uwaga, dodaję troszeczkę barwnika do naszej największej kolby i sprawdzamy. Co nam się tutaj pokolorowało? Chyba tylko woda.
Nie jesteśmy w stanie pokolorować gazu. Tak naprawdę ten gaz wcale nie ma białego koloru. Jego jest po prostu bardzo dużo w jednym miejscu, dlatego nam się wydaje, że on ma kolor biały, ale spójrzcie, że jak on ucieka sobie gdzieś dalej, to automatycznie z powrotem robi się przeźroczysty. Dobrze, to w tej środkowej kolbie zrobimy mój ulubiony kolor, czyli fioletowy. Dodaję trochę czerwonego. Mamy super ekstra piękny fiolet. I w tych mniejszych zrobimy sam czerwony. Może trochę żółtego. Super, kolejny żółty. Może użyjemy jeszcze trochę niebieskiego, żeby uzyskać trochę zieleni. O, super, mamy zielony. Powiem Wam, że to jest ulubiony kolor dzieci. Najwięcej dzieci zawsze uwielbia robić kolor zielony. Dobra, czyli mamy już nasze kolorowe kolby. Co się stało? No, trochę ten lód nam już uciekł z naszej kolby. Jego już praktycznie tutaj w środku nie ma, w tej największej. Więc ja dołożę więcej tego lodu, tak żeby nam tutaj zaszła dalej sublimacja. Już dodaję kolejne dwie łychy. Super, z powrotem nam się tutaj zadymiło. Co jeszcze można zrobić z takim suchym lodem? A mianowicie można go spróbować. Oczywiście nie takiej zamrożonej kostki, ale można spróbować napić się tego gazu. Jak to zrobić? Należy się nachylić nad kolbą, złożyć usta w dziubek i wciągnąć jak przesłomkę. Można wtedy nawet dodatkowo trochę podsmokać. Jesteśmy w stanie wyczuć lepiej smak. I co to jest za smak? Dwutlenkiem węgla gazujemy wszelkiego rodzaju napoje gazowane. Dlatego to, co mamy teraz tutaj w środku, to jest gazowana woda, akurat w tym wypadku z barwnikiem, ale spokojnie taką wodę można by było wypić, oczywiście dopiero po tym, jak ten suchy lód nam już wysublimuje, no żeby przez przypadek takiej kostki nie połknąć, no bo kostka, tak jak już wspominałam, temperatura blisko minus 80 stopni mogłaby nam zrobić krzywdę. Dodatkowo należy pamiętać, że dwutlenek węgla jest kwasem, a kwasy, jak wszyscy wiemy, mniej bądź bardziej są żrące, także proszę uważać, jeżeli będą Państwo używali suchego lodu. Jeżeli będą jakieś pytania, zawsze można do nas napisać, z chęcią pomożemy, odpowiemy. Dobrze, to teraz co spróbujemy zrobić dalej z naszym suchym lodem? Bo to nie jest koniec. Możemy spróbować z tego suchego lodu i z naszej wody wykombinować coś, co dzieciaki uwielbiają najbardziej na świecie, a uwielbiają bańki. Jak zrobić bańki? No, domowym sposobem potrzebujemy wody, płynu do naczyń i to w zasadzie tyle. Jeżeli chcieliby Państwo, można do środka dodać też gliceryny bądź na przykład jakiegoś zwykłego cukru i to sprawi, że ta substancja będzie bardziej lepka i dzięki temu będzie można sprawić, że te bańki będą trwalsze. My akurat spróbujemy zrobić bańki dla leniuchów, czyli tak zwane bańki, które się same dmuchają, bo jak wszyscy wiemy, naukowcy to strasznie leniwe osoby i wymyślają jak najwięcej różnych urządzeń, żeby nie musieć samemu coś tam robić, jak na przykład odkurzacz. I co ja teraz zrobię? Dodam troszeczkę tego naszego zwykłego płynu do mycia naczyń do każdej z kolb i sprawdzimy, co nam wyjdzie, ale zanim to zrobię, dołożę jeszcze suchego lodu, bo już nam tutaj szybko ucieka. O, dosypię to, co mam tu na końcu. Wezmę jeszcze troszeczkę, nabiorę spod spodu. No, dokładam. Do mniejszych również.
Dobra, wróciłam. I teraz do każdej z kolb dodaję troszeczkę naszego płynu. Zaczniemy od tej naszej największej. Dodajemy. Można dodatkowo zamieszać. I zaczyna nam tutaj się coś pojawiać. Co my tutaj mamy? No mamy dym, który został zamknięty w środku w bańce, tak? Czyli w naszym płynie do mycia naczyń. I teraz, jeżeli będziemy przebijać te bańki, to zobaczcie, że one są pełne naszego dymu, więc wszystko nam tutaj ucieka. Te bańki są fajne w dotyku, ja akurat mam teraz rękawiczki, ale z doświadczenia wiem, że one są takie trochę jakby suche, także nie do końca nasze dłonie są bardzo, bardzo mokre. I co można robić z takimi bańkami? Można próbować zbudować na przykład wieżę, czyli powoli, 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 powoli. Ciągniemy ręką do góry, możemy spróbować zbudować wielką wieżę. Można spróbować zrobić z dzieciakami zawody, kto utworzy największą. Albo można też próbować przybijać naukowe piątki, które będą w bańkach, tak? Czyli będzie nasze zamykanie się dymu. Można też bawić się tymi bańkami dowoli w taki sposób, że one sobie będą pękały. Warto też zawsze zauważyć, że temperatura naszej wody ulega zmianie, czyli woda robi się coraz zimniejsza, dlatego że dorzucamy do niej ten nasz suchy lód, który jest rzeczywiście bardzo, bardzo zimny, tak? Także woda, jeżeli użyjemy wrzątku z blisko 100 stopni, może nam spokojnie zamienić temperaturę na temperaturę bliską zeru, dzięki temu naszemu suchego lodowi. Dobrze, odstawię teraz suchy lód na bok i przejdziemy do kolejnych eksperymentów. Do kolejnych eksperymentów będzie nam potrzebne kilka różnych rzeczy. Już je tutaj przynoszę. Różne tajemnicze narzędzia. Kolejne eksperymenty nawiązują do książki o Alicji w Krainie Czarów. Myślę, że każdy z Państwa pamięta, jak to się stało, że Alicja się troszeczkę nam skurczyła. My teraz też spróbujemy kilka rzeczy skurczyć, ale też spróbujemy kilka rzeczy powiększyć. Zaczniemy może od tych rzeczy, które nam się kurczą. I do tego również użyjemy substancji, która jest substancją bardzo zimną, bo ma temperaturę blisko minus 200 stopni. Pewnie niektórym z Państwa już przychodzi do głowy, co to takiego. Ja mam tutaj taki specjalny pojemnik. Wygląda on w ten sposób. To jest dewar. W dewarze w środku mieszka sobie pewien płyn, który został skroplony z gazu, którego mamy najwięcej w powietrzu, czyli z azotu. Tak, w środku dokładnie mam ciekły azot, czyli azot, który ma temperaturę dokładnie minus 196 stopni. Przy temperaturze o 1 stopień wyższej zaczyna już zamieniać się z powrotem w gaz. Ja go teraz naleję do takiej metalowej miski i zaraz postaram się pokazać Państwu, co z takim azotem można fajnego wykombinować. Wyciągam. Przestawię sobie bliżej tutaj miskę, żeby nalać. I zaraz będę pokazywać, jak on wygląda.
zwróćcie uwagę, że azot się zachowuje tak, jakby się gotował, co jest dosyć dziwne, no bo jak już wcześniej wspomniałam, on ma tą temperaturę bliską minus 200 stopniom, tak? Ale tutaj w tym pomieszczeniu jest spokojnie powyżej 20 stopni, więc nasz azot tak naprawdę się gotuje, bo temperatura jego wrzenia jest zupełnie inna niż temperatura wrzenia wody. No i tak jak już wspomniałam, Alicja w Krainie Czarów. Spróbujemy coś skurczyć albo może zjeść. Będą różne fajne rzeczy. Do pierwszego eksperymentu będzie mi potrzebny specjalny ochotnik. Ochotnik, który jest okrągły, czyli będzie to nasz balon. Spróbujemy go nadmuchać. Ja użyję czerwonego balona do tego. Spróbuję tak go napompować, żeby mi nie pękł. Oj! Już mi ucieka. Dobra, mam go. No i teraz co się stanie z naszym balonem, jak włożymy go do ciekłego azotu? Ano mianowicie może się stać kilka rzeczy. Może on nam, to są odpowiedzi dzieci, najczęściej odpowiadają, że wybuchnie. Druga rzecz, on może się powiększyć, albo może się zamrozić, albo może się skurczyć, albo może zniknąć. No, spróbujemy, zobaczymy, co się stanie z naszym balonem. Wkładamy go do ciekłego azotu. Słyszymy lekkie skwierczenie, nie wybuchł nam, więc jest dobrze. No, coś się tutaj z nim dzieje. Może trzymam go tu jeszcze troszeczkę, użyję szczypiec. Chyba mi trochę zamarzł. Dobra, wyciągam. Powoli, powoli, powoli. No i co się stało? Balon mi się trochę skurczył. I to tak dosyć porządnie. Ale zobaczcie, co się z nim teraz dzieje. No, z powrotem zaczyna się pompować. No, dlaczego tak się dzieje? A dlatego, że powietrze kurczy się w momencie, w którym pojawia się niska temperatura. Gazy w niskiej temperaturze kurczą się, czyli zmniejszają swoją objętość, a w wysokiej temperaturze zwiększają, czyli się rozprężają i zajmują więcej miejsca. Można to sobie skojarzyć z temperaturą, która jest w lato, tak? W wakacje, jak jest straszny ukrop, to mamy takie wrażenie, jakby nas powietrze aż przygniatało. W zimę z kolei wydaje nam się, że wiatr hula i wcale nigdzie go nie ma. Zobaczcie, balon mi się z powrotem zwiększył. A dlaczego on mi, trochę go jeszcze tutaj na niego podmucham. O, trochę mi się rozprężył, zrobił, wrócił z powrotem do swojej pierwotnej postaci. O czym to ja mówiłam? A dlaczego balon nam nie pękł? Dlatego, że jest zrobiony z gumy. Guma to jest polimer, czyli jest to rzecz, która się rozciąga. Ona się potrafi kurczyć i zwiększać. Poli, czyli wiele merów. Jest stworzona z merów, czyli z takich substancji, które są rozciągliwe. Te slajmy, które dzieci tak uwielbiają, to jest dokładnie polimer w najczystszej postaci chemicznej. Dobrze, odłożę ten balon. Spróbujemy jeszcze z balonem w trochę innej wersji, czyli z balonem podłużnym. Do niego już trzeba mieć pompkę. Pytanie, czy z tym stanie się to samo? No, zobaczymy. Wkładamy go. Tylko w tym wypadku trochę go złożę, bo mi się cały nie zmieści. No i zobaczcie, coś mi się tutaj zaczyna zmieniać. Oho. Użyję szczypiec. O, wyciągam. I zobaczcie, co się stało. Uleciało mi z niego praktycznie całe powietrze. Może czasami być tak, że ten balon nam też pęknie. Oj, aż przeskoczył. O, słuchajcie, mój chyba ma gdzieś dziurę, bo zaczęło z niego uciekać całe powietrze. Te balony podłużne mają troszeczkę cieńszą gumę
i mocniej się rozciągają, dlatego czasami zdarza się też tak, że tam gdzieś ucieka całe powietrze. Ale ten balon spokojnie potrafi wrócić z powrotem do swojej pierwotnej postaci. Możemy spróbować raz jeszcze z pomarańczowym. Postaram się go troszeczkę mniej przymrozić, żeby może jednak nam nie pękł. Co ciekawe, zauważcie, że nie towarzyszył nam temu pęknięciu żaden huk, bo ten balon był tak praktycznie pusty, czyli że prawie w nim nie było tego naszego powietrza, bo ono się do siebie aż tak przytuliło, że praktycznie nie zajmowało miejsca. Dobra, wyciągam powoli. O. I on się z powrotem zwiększa. Powoli, powoli, powoli. Powoli, powoli, o, zobaczcie, i wrócił do swojej postaci. Ok, odłożymy balon na bok, jeszcze nam się przyda. I teraz spróbujemy użyć sobie takich cukrowych pianek. Bierzemy cukrową piankę w szczypce. Zobaczcie, ona jest bardzo taka elastyczna, gumowata, piankowa, czyli to, co dzieci uwielbiają najbardziej. Wkładam taką piankę do naszego azotu. A włożę może nawet więcej niż jedną, włożę trzy. Trochę ją tam przymrożę. I teraz pytanie, czy coś się z tą pianką stało? No, troszeczkę się zmniejszyła, ale oprócz tego zrobiła się bardzo twarda. Taką piankę oczywiście można zjeść, wtedy mamy taki jakby smoczy oddech, czyli ucieka nam z buzi trochę takiego gazu. Ja teraz taką piankę zjem. Chrupiąca, bardzo smaczna. Powiedziałabym, że jest smaczniejsza niż taka zwykła pianka. Odłożę ją tu na bok. Jedna mi w zupełności wystarczy. I odłożę nasz ciekły azot. I użyjemy teraz tej maszyny, która stoi tutaj obok. Ta maszyna nosi nazwę pompy próżniowej. Próżnia, czyli stan, w którym nie ma powietrza. I klosz, w którym taką próżnię można stworzyć. Oczywiście nie całkowitą, no bo nie mamy tutaj takich warunków, żeby stworzyć próżnię całkowitą, ale stworzymy wystarczającą różnicę ciśnień, żeby taką próżnię zamarkować. No i teraz co spróbujemy zrobić? Spróbujemy wysłać trochę rzeczy w kosmos. Zaczniemy może od tego naszego balona, który już przeżył wcześniej spotkanie z ciekłym azotem. Włożymy go sobie tutaj do tego naszego klosza. Podłączymy rurką. I teraz może być trochę głośno. Włączam moją pompę, a Państwa proszę o obserwację tego naszego klosza. Zobaczymy, co się będzie działo. Coś się zmieni. O, słuchajcie, pękł nam balon. Ale co zrobił? Najpierw nam się zdecydowanie zwiększył. Tak go aż rozciągnęliśmy, że balon nam pękł, tak? Czyli bardzo duże ciśnienie w środku wytworzyliśmy, że balon nie był w stanie się jeszcze więcej, bardziej zwiększyć. Już zabrakło mu tutaj po prostu miejsca. I teraz co się stało? No, słuchajcie, klosz nam się trochę chyba przykleił, bo nie mogę go ściągnąć. No, co tu się stało? No. Powietrze, które jest na zewnątrz, bardzo mocno chce się dostać do środka, bo chciałoby wyrównać tą sytuację, w którym w środku w naszym kloszu nie ma powietrza. Czyli jeżeli ja teraz wpuszczę, otworzę nasz zawór, wpuszczę z powrotem powietrze, to powietrze dostanie się do środka i będę mogła ten klosz spokojnie otworzyć.
Jak to się dzieje? A dzieje się tak dlatego, że powietrze też ma swoją wagę niejakoby. Powietrze naciska na taki mały centymetr kwadratowy z ciężkością około 1 kg. Czyli żeby otworzyć taki klosz, no pewnie przydałby nam się jakiś silny strongman, na przykład pudzianowski. Dobra, włożę resztki naszego balona i spróbujemy może jeszcze z tymi naszymi piankami, jak one nam tutaj dzisiaj tak super pomagają w eksperymentach. Dobra, powoli, powoli. Ułożę ich tu kilka. Zwróćcie uwagę na ich wielkość. Znowu zamykam klosz. Muszę przyłączyć do niego pompę. Z powrotem włączam i patrzymy, co tutaj nam się dzieje z tymi naszymi piankami. Czy coś się dzieje w ogóle? Pianki nam się chyba trochę powiększyły. Pokażę tutaj taką zwyczajną piankę przy. Zwróćcie uwagę, że jest znaczna różnica w wielkości. Pianka w środku jest wypełniona powietrzem. Czyli powietrze, które jest wewnątrz pianki, starało się zająć jak najwięcej miejsca w naszym kloszu, żeby wyrównać tą różnicę tych naszych ciśnień, więc nam się zwiększyła. Więc niestety nie jest to maszynka do powiększania jedzenia. Wkładam jeden obiad, wychodzą cztery. Ale sprawdźmy, co się teraz stanie, jak ja odepnę pompę i wpuszczę z powrotem powietrze. Oho, chyba nam się pianki kurczą. I to teraz będzie ciekawe. Ciekawe, czy są takie same, jak były na początku. Sprawdzimy. Otworzę. Teraz zobaczcie, pianka przed pobytem w kloszu próżniowym i pianka po. No, trochę, może tak będzie widać. Troszeczkę nam się zmniejszyła ta pianka, bo powietrze, które wpadło z powrotem, sprawiło, że ta pianka musiała gwałtownie te powietrze, które w sobie rozepchnęła, musiała z powrotem zmniejszyć, tak żeby to powietrze, które jest gdzieś dookoła, też mogło się tam po prostu zmieścić. Spróbujmy teraz może z czymś, co jest mniej elastyczne i będzie to coś, co używają mężczyźni. Przyda nam się, słuchajcie, zwykła pianka do golenia. Piankę do golenia, no wszyscy wiemy, jak wygląda. Pianka do golenia w środku jest w formie płynu. Jeżeli my potrząsamy, to jak wszyscy wiemy, wprowadzamy tam trochę powietrza i tutaj wychodząc przez ten otwór, pianka nam będzie tworzyła takiego pewnego kleksa, więc ja teraz takiego kleksa postawię. Czekajcie, trochę muszę tu... O, co jest? Nie chcesz mi się włączyć? O, słuchajcie, idzie nasz kleks. Powoli, powoli. Dobra, mamy kleksa. No i zaraz zobaczymy, co się stanie, jak włożymy to też do próżni. Pewnie wszystkim już przychodzi do głowy, że nasza pianka się zwiększy. No zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie. Dobra, włączam. Kręciłam zawór, wyłączyłam pompę, no i teraz sprawdzimy, co się stanie, jak gwałtownie wpuścimy tam z powrotem powietrze. Uwaga! No i zobaczcie sami. Pianka już nie wygląda jak pianka, a raczej jak ten płyn, który znajduje się w środku naszego pojemnika z pianką do golenia.
dokładnie w ten sam sposób, tak? Czyli tak jak było na początku, tak i się zrobiło teraz, dlatego że pianka nie ma stabilnej struktury. Czyli jeżeli my wpuściliśmy z powrotem bardzo dużo powietrza, no to te powietrze się ze sobą zderzyło, nie miało się w czym zatrzymać i z pianki zrobił nam się po prostu kleks. Dobra, odkładam mój klosz próżniowy i przejdziemy do kolejnych eksperymentów. Spróbujemy zrobić teraz trochę eksperymentów, które nawiązują do książki Opowieści z Narni. To jest jedna z moich ulubionych książek. No i teraz, co mogą Państwo zrobić? Opowieści z Narni, więc pewna kraina, w której jest, no, przynajmniej w pierwszej części, bardzo zimno, dużo śniegu, więc my spróbujemy sobie teraz taki śnieg wytworzyć. Fajna historia. Do tego będą nam potrzebne, uwaga, uwaga, dziecięce pieluchy. Pieluszki w środku posiadają pewien proszek. Ten proszek nosi nazwę poliakrylan sodu i jest super absorbentem. Co znaczy absorbować? Absorbować oznacza inaczej wchłaniać, czyli jak już sami dobrze wiemy, proszek, który jest w środku naszej pieluszki, potrafi wchłonąć bardzo duże ilości płynu. My sobie teraz sprawdzimy, czy to rzeczywiście tak wygląda i co się stanie, jak z takiej pieluchy ten proszek spróbujemy wytrząsnąć. Ja go teraz tutaj będę wytrząsać na moją podstawkę. Ona nosi nazwę szalki Petriego, w troszeczkę większej wersji. Posypuję. No, czasami może nam uciec trochę waty, nie przejmujcie się tym, wystarczy tą watę zebrać i będzie ok. No, ja może użyję więcej niż jednej pieluszki, tak żeby ten efekt był lepiej widoczny. Dobra, wysypujemy dalej. Już mamy sporo tego naszego proszku. Dwie pieluchy. Teraz jak super absorbent, to powinien coś absorbować. No to w takim razie czego my możemy użyć? No możemy użyć na przykład wody albo na przykład kolorowej wody. Ja wezmę akurat mój czerwony kolor i fajna rzecz, czyli pipeta. Pipeta Pastera, czyli taka jakby trochę strzykawka. Można to zamienić na strzykawkę. Nabieramy mojego kolorowego barwnika. I teraz będę go powoli nalewać na ten proszek, który tutaj mam. Zobaczymy, co mi się tutaj stworzy. Do reszty użyjemy wody. Nalałam jej trochę więcej, teraz trochę poruszam. No i co my tutaj mamy? No słuchajcie, wody już prawie nie ma. Zobaczcie, że nic mi tutaj nie wylatuje. A zamiast wody stworzył się taki proszek. Ale to nie jest proszek, to wygląda jakby galaretka. Ten nasz poliakrylan wciągnął cały płyn i zamienił się właśnie w taką galaretę. Ta galareta, ona już tak naprawdę jest sucha i z niej można stworzyć właśnie taki specjalny sztuczny śnieg, z którego można na przykład ulepić jakiegoś bałwana albo zrobić jakąś inscenizację taką świąteczną, jak najbardziej. Trochę mi tutaj uciekło. Więc można sobie jak najbardziej z takim poliakrylanem sodu eksperymentować również w domu. Dobra. Można go oczywiście zalać wodą, wtedy będzie biały, bardziej będzie przypominał śnieg. Odłożę go na bok. I teraz pewna historia. Ten pan, który wymyślił proszek do pieluchy,
musiał wcześniej bardzo dużo różnych testów stworzyć i przez przypadek udało mu się stworzyć substancję, którą używają filmowcy podczas kręcenia na przykład scen zimowych, kiedy nie ma za dużo śniegu. Tak, jest to właśnie sztuczny śnieg. To też jest poliakrylan sodu, tylko ma troszeczkę inną budowę, więc zachowuje się troszeczkę inaczej. Co się teraz stanie? Ja ten nasz poliakrylan sodu nasypię zaraz do mojej miseczki. Ja wsypuję go teraz powoli do miski. Zobaczcie, że nie jest go wcale aż tak dużo. I teraz naleję do niego wody. I naleję do niego dużo wody, bo przykryję go spokojnie cały ten proszek tą moją wodą, więc ja teraz nalewam. Wy obserwujcie, co się dzieje. Coś nam się tutaj chyba powiększyło. No i teraz sobie wyobraźcie, że ten proszek wylądowałby w pieluszkach. O, mogłoby być nieciekawie. No i nasz sztuczny śnieg w całej okazałości wygląda jak prawdziwy. Różnica między tym śniegiem a tym z pieluchy jest taka, że ten się nie lepi, chyba że go przelejemy zbyt dużą ilością wody, to wtedy okazuje się, że on jest po prostu lepiący się, tak? Bo już nie przypomina bardziej tego śniegu, tylko wraca postacią do tego naszego sztucznego śniegu z pieluchy. No i rzeczywiście mamy klimat jak w naszych opowieściach z Narni. O, kurczę, dużo nam go tutaj wyszło. Taki proszek jest w stanie przyjąć mniej więcej 40 razy tyle wody, ile sam waży. Czyli jakbyśmy mieli, myślę, że taki większy pojemnik, to moglibyśmy całą wannę wody zamienić w jeden wielki śniegową wannę. Dobra, odkładam sztuczny śnieg i przejdziemy sobie do kolejnych eksperymentów. Kto z nas nie lubi psocić? No, jak sami wiemy, bohater szatana z siódmej klasy uwielbiał psocić i wymyślił nawet coś takiego, co nazywamy sympatycznym atramentem. Mamy różnego rodzaju atramenty i ja dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak taki eksperyment z takim sympatycznym atramentem można wykorzystać. Będą nam do tego potrzebne kartki, przyda nam się trochę soku z cytryny, przyda nam się też na pewno patyczek do uszu albo jakiś pędzelek i jeszcze kilka innych rzeczy, które Wam zaraz pokażę. Zaczniemy od atramentu pojawiającego się przy podgrzaniu. Przy podgrzaniu, czyli przyda nam się coś do podgrzania, zamiast tego można użyć też na przykład żelazka po prostu. Więc ja teraz podpalę moją świeczkę. Okay, świeczka już mi się tutaj pali, zostawię ją sobie tutaj na końcu stołu. I teraz przejdę do tego, co mi jest potrzebne. Czyli przydadzą mi się moje patyczki do uszu, które zostawiłam tutaj. A już je mam. Patyczki do uszu. No i teraz co trzeba zrobić? Ja mam tutaj już wyciśnięty wcześniej sok z cytryny. Nabieram sobie troszeczkę soku z cytryny. I coś sobie tutaj spróbuję narysować. Co ja sobie tu narysuję? A może... Słuchajcie. Można tu stworzyć różne rzeczy. Jak wiadomo, dzieci są bardzo kreatywne. Dobra, to teraz co? Narysowane. Można trochę pomachać kartką, żeby doschła. No, nie widać, co tu jest takiego. No to teraz spróbujemy podstawić naszą kartkę na świeczkę. Tylko pamiętajcie o tym, żeby nie włożyć tej kartki w świeczkę, bo wszystko nam się tutaj zaraz zapali. Mam nadzieję, że ja tak nie zrobię. Można też użyć normalnie żelazka. Wtedy żelazkiem przejeżdżamy przez naszą kartkę, podgrzewamy ją i też rysunek powinien być widoczny. Więc ja teraz podgrzewam.
Czyli atrament pojawiający się przy podgrzaniu, sympatyczny atrament. Spróbujemy tutaj, czy tutaj już jest coś widoczne. O, słuchajcie, już nam się coś zaczyna pojawiać. Na środku była gwiazdka. To może zająć trochę czasu, w zależności od tego, jak duży rysunek stworzyliście, ale zobaczcie, że już tutaj zaczynają nam się pojawiać rysunki. No, zobaczcie, już jest widać kształt. Ja tutaj narysowałam takie szlaczki. Nie jestem najlepsza z plastyki. Dobra, co my tu mamy? O, dobra, słuchajcie, kawałek tego już jest jak najbardziej z tej strony nawet lepiej widoczny. Czyli zobaczcie, że przy podgrzaniu ten nasz sok z cytryny zaczyna się pojawiać, tak? On po prostu robi się ciemniejszy, taki brązowy i spokojnie można takie różne tajne wiadomości sobie przekazywać przy użyciu takiego sympatycznego atramentu. Powiem Wam, że podczas tego, jak mieliśmy obozy koncentracyjne, więźniarki używały właśnie, przypomniały sobie sytuację z Szatana siódmej klasy, podczas której przekazywano właśnie te wiadomości w sposób taki, no, zaszyfrowany i pisały na listach swoim moczem i wtedy też po podgrzaniu pojawiał się ten przekaz i w ten sposób przekazywały informacje swoim rodzinom, co dzieje się w obozach, bo na tych kobietach były wykonywane wtedy różnego rodzaju badania, testy i one w taki sposób komunikowały się ze swoimi rodzinami, bo mogły raz w miesiącu pisać do nich listy, a jak wiadomo, była bardzo duża cenzura, więc wszystkie listy, które były, no, były sprawdzane, więc to był jeden ze sposobów na to, żeby taką wiadomość przekazać i dawały taką instrukcję w takim liście, w jaki sposób można można im powiedzieć, że ten list został przeczytany, no bo one nie wiedziały, czy rzeczywiście taki list przeczytano, czy nie. Dobra, zgaszę świeczkę. Odłożę ją na bok. I teraz przejdziemy do atramentu, który jest atramentem chemicznym. Znowu potrzebna kartka, ale teraz użyjemy substancji, która wygląda tak. Nazywa się fenoloftaleina. Myślę, że każdy, kto miał trochę chemii w szkole, ją pamięta. Ona ma taki specyficzny zapach. Ja tu sobie trochę tej fenoloftaleiny naleję do takiego mniejszego pojemnika. To jest zlewka. Czekajcie, tylko złapię w inny sposób, żeby mi tu nie uciekło. Dobra, mamy trochę fenoloftaleiny. Zamknę. Dobra. No i co się dzieje? Znowu patyczek. No i coś sobie tutaj narysujemy. No, fenoloftaleina jest atramentem chemicznym, który reaguje z zasadami, bawiąc się na różowo-fioletowy kolor. My mówimy, że to jest kolor malinowy. Czekajcie, najpierw spryskam, później Wam pokażę. No, jak trochę delikatny ten mój amoniak. No, trochę niewidoczny do końca jest ten kolor. Wezmę sobie, słuchajcie, ten mój amoniak trochę mocniejszy. Nie chciałam nas tutaj, słuchajcie, wszystkich tym amoniakiem zmęczyć. Tak się czasem zdarza. Amoniak jest, jak sami dobrze wiecie, bardzo nieprzyjemny na zapach. Można do tego użyć sody zamiast amoniaku. Ale my akurat użyjemy sobie trochę silniejszej substancji. Dobra.
Spróbujemy raz jeszcze. O, już nalałam przecież. Spróbujemy sobie raz jeszcze tutaj. Tą naszą kartkę. Coś na niej narysować. Dobra. Znowu amuniak. O. O, i teraz jak najbardziej. Zobaczcie, co nam się tutaj stało. Pofarbowało nam się to na ten kolor różowo-malinowy, ale uwaga, uwaga, zobaczcie, że to zaraz znika. Podmucham. No i dlaczego to znika? No słuchajcie, dlatego, że w powietrzu jest dużo i w naszym oddechu, tak jak już wcześniej wspomniałam, tego naszego dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla jest kwasem, a jak już wcześniej powiedziałam, fenoloftaleina barwi się tylko w zasadach i to na różowo, więc jak dodajemy trochę kwasu, czy to z oddechu, czy to z powietrza, no to tą reakcję redukujemy i jest to niewidoczne. Na razie widzimy, co ja tutaj narysowałam, dlatego że to jest mokre, ale jak odłożymy na bok, to to zaraz wyschnie i kartka jest zupełnie niewyglądająca, jakby na niej cokolwiek było. Dobra, odłożę. Czyli mieliśmy atrament sympatyczny, który pojawiał się po podgrzaniu. Mamy atrament sympatyczny, który pojawia się, to jest atrament chemiczny. Przy tym atramencie, który pojawia się przy podgrzaniu, zamiast soku z cytryny możecie użyć mleka albo na przykład octu. On też pojawi się przy podgrzaniu na naszej kartce jak najbardziej. A teraz spróbujemy sobie jeszcze z atramentem, który jest atramentem, który pojawia się w świetle ultrafioletowym. Myślę, że każdy z Was już kiedyś widział takie długopisy. One mają na końcu taką lampkę UV. Ja mam tutaj troszeczkę większą lampkę. I teraz coś jest w środku w takim długopisie. No w takim długopisie w środku jest substancja, która reaguje ze światłem UV. Może to być luminol albo na przykład fluorescyjna. Też sobie coś tutaj narysujemy. Sobie to narysujemy, dobra. No i zobaczcie, że na kartce rzeczywiście no nic nie widać, kartka jest pusta. A teraz jak weźmiemy sobie latarkę UV i przyświecimy, no zobaczcie, że zaczynają pojawiać nam się tutaj różnego rodzaju napisy, czyli mamy fajną rzecz, prostą w zrobieniu i wszystko jest jak najbardziej widoczne. Zamiast takich długopisów można też użyć takie, ja mam tutaj taką mocniejszą fluorescyjną, tylko ona niestety jest już widoczna na kartce. Też sobie użyjemy troszeczkę no, tego mojego. Sobie narysuję coś tutaj na kartce, to ja to narysuję, a narysuję sobie kółeczko. No, widzicie, mam taką plamkę, ale jak wezmę teraz znowu lampkę UV i poświecę, oj, nie mogę trafić. To ten kolor jest taki żółtawy. Teraz jest może trochę ciężko widoczny, bo mamy tutaj lampy rozstawione i jest jasno, ale ten kolor jest żółtawy, jest taki atomowy wybuch. Mogę Wam to pokazać jeszcze w zlewce z wodą. Biorę sobie trochę fluorescyjny do pipety. Dodam trochę tutaj do środka, do wody. No i zobaczcie, co się dzieje. Mamy taki trochę jakby atomowy wybuch. Podświetlę w górę. Widzicie? Przyjmuję teraz taki kolor zielonkawy mniej więcej. Z tego żółtego nam się robi. Czyli nam się tutaj tworzy taki fajny kolor. Najfajniej jest to widoczne oczywiście, jak jest ciemno. No ale my dzisiaj nagrywamy na żywo, także nadajemy na żywo, więc ciężko nam jest tutaj tak zmieniać całą naszą scenografię. Dobra, odłożę to, co nam już tutaj wyszło i przejdziemy sobie dalej do, no nawiążemy sobie teraz, słuchajcie, do tego takiego wierszu, w którym była mowa o nastraganie, czyli co my tam mieliśmy? No tam były
Warzywa. No i co można zrobić z warzywami na eksperymentach? No, można zrobić dużo różnych rzeczy, bo myślę, że każdy słyszał o zegarze z ziemniaka. My go akurat dzisiaj robić nie będziemy, ale użyjemy sobie do tego kapusty, ale kapusty, no tej kapusty czerwonej, która no, ma kolor taki fioletowy, tak śmiesznie się zawsze nazywa. Ja już sobie pomieszałam taką kapustę z wodą i zrobiłam taki specjalny roztwór. Pokażę Wam zaraz, jak ona będzie wyglądała. I nabieram. No co ja tutaj mam? No mam tą moją kapustę i mam raz, dwa, trzy duże zlewki. Zabiorę te rzeczy, które nam są niepotrzebne, żeby nam nie przeszkadzały. Dobra, co my tu mamy? No mamy trzy zlewki z sokiem z kapusty. Sok z kapusty jest wskaźnikiem chemicznym, który działa równie dobrze jak papierek lakmusowy, a można go zrobić spokojnie w domu, w bibliotece, nie ma najmniejszego problemu. Wystarczy wziąć kapustę, zmniejszyć ją na, znaczy porwać ją po prostu, wrzucić do pojemnika najlepiej wysokiego, dolać trochę wody i zblendować. No i teraz co? Tutaj mam kwasek cytrynowy, a tutaj mam sodę. No, wiemy, że kwasek cytrynowy jest kwasem, jak sama nazwa wskazuje, a soda jest zasadą. No i teraz co się powinno stać? Prawidłowy odczyn, czyli odczyn zerowy, mamy w kolorze fioletowym. Co się stanie, jak ja dodam kwasku cytrynowego? Co się stanie z naszym sokiem z kapusty? Wezmę tu do góry, żebyście lepiej widzieli. I dosypuję kwasku. Co się stało? Wezmę odczyn zerowy. Zwróćcie uwagę, co nam się tutaj zrobiło? No, odczyn zerowy, kwasek cytrynowy. Kwasek cytrynowy sprawił, że nasza kapusta zmieniła kolor na różowy, no bo sok z kapusty w kwasach barwi się na różowo. No dobra, to odstawimy i sprawdzimy teraz, co się stanie z zasadą. Biorę teraz zasadę. Wsypuję. No, słuchajcie, nie chcę mi uciec cały. A to jeden. No i co nam się tu zrobiło? No, słuchajcie. Kolor. To jest normalny, czyli nasz zerowy, a to jest ten, który się pojawił w naszej zasadzie. On się zmienia na taki kolor niebieski, tutaj pod światło jest dobrze widoczny, taki niebiesko albo taki jasno-fioletowy kolor i widać, że jest wyraźna różnica, czyli mieliśmy odczyn zasadowy, ten, odczyn zerowy i mamy odczyn kwaśny. No i teraz co można zrobić? Ano można te dwie substancje ze sobą połączyć, tylko że ja mam w środku kwasek z sodą, więc nastąpi nam od razu wyrzut dwutlenku węgla, może nam się tu trochę zapienić. Zobaczymy, czy wróci do... O, słuchajcie, widzicie, aż rozrabiam. No, rozrabiałam trochę. No i się, słuchajcie, jednak okazuje, że kwasku cytrynowego było zdecydowanie więcej, bo nasza zasada z kwasem dalej jest kwaśna, bo widzimy, że kolor mamy różowy, tak? Jeżeli byśmy, pamiętajcie też, że kwasy i zasady mają różną moc, tak? Są kwasy, które są mocniejsze i zasady, które są mocniejsze. Amoniak jest mocniejszą zasadą niż soda, a kwasek, no, na pewno będzie kwaśniejszy niż na przykład, niż co? No, niż taki zwyczajny dwutlenek węgla z naszego oddechu na przykład, prawda? Albo, no nie, akurat ocet będzie tutaj mocniejszy, więc można też użyć na przykład octu. Dobra, odkładam nasze kapuściane eksperymenty na bok, już nabrudzone wszędzie. Tego się też nie bójcie, pamiętajcie, żeby zawsze dobrze zabezpieczyć miejsce, w którym robicie eksperymenty.
Teraz spróbujemy wywołać sobie pewnego gościa. No, kto pamięta taką książkę o chłopcu, który znalazł pewną lampę? No był to, jak wszyscy dobrze wiemy, był to Aladdin. Aladdin znalazł lampę, a w lampie mieszkał sobie dżin. No i jak zrobić naukowego dżina? No słuchajcie, nic prostszego, bo potrzebujemy wytworzyć bardzo dużo gazu. No i jak wytworzyć gaz? My będziemy akurat wytwarzać bardzo dużą ilość tlenu. Potrzebny nam jest nadmanganian potasu, który każdy z Was na pewno zna. On jest łatwo dostępny, można go kupić na przykład w aptece. Oprócz tego przyda nam się woda utleniona. Ja mam taką super mocną wodę utlenioną 30%, ale możecie użyć też zwyczajnej wody utlenionej, takiej, która jest w aptece, tylko poproście o tą z mocniejszym stężeniem. Nabieram mój super mocny roztwór wody utlenionej. O, to wiecie co, mi się tu otworzyć nie chce. To jeden. Dobra, mam go. I użyję do tego pipety. To jest 30% woda utleniona, która no nie jest zbyt przyjemna dla rąk. Więc ja sobie tutaj dołożę kilka pipet. Nasza lampa Aladdina może równie dobrze nazywać się tak jak nasz program, który dzisiaj robimy, tak? Czyli parabuch, bo tutaj nam też powstanie bardzo dużo pary. I teraz ja będę dodawała ten nasz nadmanganian do środka, do tej naszej lampy. No ale przed tym co trzeba zrobić? No trzeba potrzeć i pomyśleć życzenie, więc ja tutaj teraz pocieram. Myślę życzenie, zobaczymy czy się spełni. Ok. No i chyba powinien nam się pojawić dżin. Dobra. Nabieram trochę nadmanganianu, dodaję, a wy obserwujcie, co się dzieje na dole w naszej buteleczce, w naszej lampie. Uwaga, 3, 2, 1. No i co się stało? No słuchajcie, trochę tutaj nadymiłam. Trochę nam powstało naszego tlenu, nam bardzo dużo tlenu tutaj wyleciało, bo to jest reakcja, w której wytwarzamy dodatkowy tlen. Spójrzcie na naszą lampę, co tu się stało w środku, obserwowaliście na pewno. No i co się stało? Zobaczcie, że miałam piękny, przezroczysty perchydrol, a mam jakiś taki, nie wiem, przypalony, chyba Coca-Cola mi się tu stworzyła. Na ściankach widać też ten fioletowy kolor od tego naszego nadmanganianu i ta nasza lampa jest gorąca. To jest przykład reakcji egzotermicznej, czyli takiej, w której wytwarza się bardzo dużo ciepła, bo żeby ten tlen mógł się tutaj wytworzyć, to słuchajcie, musiało to zostać podgrzane. To się normalnie gotowało, tak? Czyli to, co było przez chwilę tutaj widoczne, to było normalne, tak jakbyśmy gotowali wodę, tak? On nam się tutaj przypalił, ten nadmanganian, dlatego ma taki czarnawo-brązowy kolor. Dobra, odkładam naszego naukowego dżina albo naszą parę buch. Możecie to nazywać w dwojaki sposób. Dobra. I przejdziemy sobie do eksperymentu, którego ja nazywam Pinokiem. To jest nasz Pinokio. Pinokio będzie wykonywane w naszej bardzo dużej kolbie. W środku mamy planą wodę i do tego eksperymentu będzie nam potrzebna jodyna. Na pewno wszyscy z Was znają jodynę. Nabieram trochę jodyny w pipetę. Jodyna ma taki kolor herbaciany. Dodaję tutaj ją do mojej wody. No, dodam trochę więcej. Zobaczcie, kolor mi się tutaj taki zrobił, jak herbata. Trochę tu zakręcę. No słuchajcie, jak woda chlupcze. No i teraz, co robi Pinokio? Kłamie. A jak kłamie, to co mu rośnie? No rośnie mu nos. U nas nos Pinokiowi nie może urosnąć, no bo niestety to jest kolba, tak? Ale może stać się coś innego. No i teraz słuchajcie, kto nie posprzątał w domu
No i teraz wszyscy powiedzą, że na pewno posprzątali, co na pewno nie jest prawdą, bo kto ma na to czas. No i teraz słuchajcie, jeżeli ja dosypię tej substancji i zrobi nam się tutaj kolor różowy, to wszyscy mają czysto w domach, posprzątane, jest elegancko. Ale jak nie, to nasz Pinokio pofarbuje się na kolor czarny, więc sprawdzamy, uwaga. Oho, no to tak jak mówiłam, kto ma na to czas, zobaczcie co się stało. Cała kolba wypełniła się czarnym płynem, tak? Mamy czarny płyn, zmieniło nam kolor. O, inaczej można na to mówić, wykrywać czarnych myśli. Też na pewno można to sprawdzić. No i teraz co? No musimy obiecać poprawę. No i co my zrobimy? No musimy spróbować użyć czegoś jeszcze innego. Czego my sobie użyjemy? A no my sobie użyjemy, słuchajcie, takich granulek, one wyglądają tak. Takie są, takie trochę kryształki. No i co to może być? To jest, słuchajcie, tioziarczan sodu akurat. No i co my sobie z niego zrobimy? No, dodamy do niego trochę wody i zrobimy sobie z niego roztwór. Ja mam wodę tutaj z boku, już sobie nabieram. Powoli dodaję. Zamieszam. Rozpuści mi się nasz tioziarczan w wodzie. I zrobimy roztwór. Pamiętajcie o tym, że jak robicie eksperymenty, wszystkie substancje, tak jak soda czy kwasek, można rozpuszczać w wodzie i powstaje nam wtedy roztwór. Tak, to jest dodatkowa lekcja o roztworach, mieszaninach, mieszaninach jednorodnych, niejednorodnych. To ten temat również można poruszyć podczas eksperymentów. Dobra, prawie mi się tu już wszystko rozpuściło. Dobra, i teraz co zrobimy? No, moi drodzy, wszyscy obiecują poprawę i sprawdzimy, czy nasz kolor się, no nie wiem, odbarwi, może zniknie. No to uwaga, sprawdzamy. No i co, stało się coś? No, chyba nie bardzo, ale... Nie, coś się chyba jednak dzieje, zobaczcie. Trochę nam się tutaj coś jakby odbarwia. Patrzcie, że kolor nam się zmienia. No, chyba jednak. Chyba jednak jeszcze, no tak, mamy szansę. Zmienia nam się, zmienia. Robi się z powrotem przeźroczyste. Dobra. No, zobaczcie, chyba jesteśmy uratowani. Wszystko jest z powrotem, tak jak było praktycznie na początku. No ale pytanie, czy ktoś ma pomysł, dlaczego ta substancja na samym początku zmieniła kolor? No, dlatego, że użyliśmy jodyny, a jodyna w kontakcie, proszek, który wsypywałam na początku, to była skrobia, jodyna w kontakcie ze skrobią barwi się na kolor czarny, dlatego nasz Pinokio no, zmienił nam kolor po prostu. No dobra, słuchajcie, zostało nam jeszcze parę minut i spróbujemy sobie skończyć te nasze dzisiejsze eksperymenty z lekkim przytupem, może z małym wybuchem. No dobra, odkładam naszego Pinokia na bok. I teraz nam się przyda coś innego do naszych eksperymentów. Ano, przyda nam się, słuchajcie, taki pojemnik. To jest cylinder, tak jak taki cylinder, który nakładają na głowę magicy. Cylinder i w tym cylindrze zrobimy sobie eksperyment, który nazywa się pastą do zębów dla słonia, czyli nasz słoń trąbalski będzie miał zaraz pastę do umycia zębów. No dobra. Co będziemy potrzebowali do pasty słoniowej? No do pasty słoniowej przyda nam się cylinder albo jakiekolwiek naczynie, które jest zwężane ku górze. Oprócz cylindra przyda nam się, można go robić w dwojaki sposób. Ja też zrobię ten eksperyment na dwa sposoby. Jednym zrobię słabszy, a drugi zrobię mocniejszy. Wezmę tutaj moją podstawkę.
To jest mała wersja, to jest duża wersja. Odłożę te rzeczy, żeby nam to nie przeszkadzały. Dobra. Przyda nam się perhydrol albo zwyczajna woda utleniona. Ja akurat użyję perhydrolu. Dobra. Nalewamy trochę perhydrolu do naszego cylindra. Dobra. Tutaj do tej mniejszej kolby też dodamy. Dobra, mamy to. Oprócz perhydrolu przyda nam się jedna albo druga rzecz. Pierwsza rzecz, która mogłaby nam się przydać, to są, słuchajcie, drożdże. Takie drożdże, najlepiej drożdże w proszku i robimy z nich roztwór w wodzie, czyli będziemy drożdże mieszać z wodą. Gdzie są moje nożyczki? A tu są. Przyda mi się również zlewka do wymieszania drożdży. No więc nabieram. Drożdże wsypuję do pojemnika. Przyda mi się trochę wody. Dodaję wodę. Dobra. Tu mam jeszcze inne skarby. Się trochę wody. Dobra. Co mi się jeszcze przyda? Słuchajcie, przyda mi się płyn do mycia naczyń, bo no, pasta musi się pienić, jak wszyscy bardzo dobrze wiemy. Więc nabieram trochę płynu do mycia naczyń, dodaję go do perhydrolu zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku. Mała pasta słoniowa potrzebuje czterech składników, czyli wody z drożdżami, to ma są dwa składniki, płynu do mycia naczyń oraz wody utlenionej bądź perhydrolu, ale proponuję wodę utlenioną. Duża pasta słoniowa potrzebuje perhydrolu, płynu do mycia naczyń i przyda mu się również jodek potasu. Jodek potasu, ja mam, słuchajcie, jodek potasu już tutaj, no nie, to nie jodek, gdzie mój jodek? A tu jest mój jodek. Zaginął mi. Wiecie, wszystkie substancje białe, ciężko się połapać, co jeszcze. Jodek potasu mam tutaj. On jest na razie w formie proszku. Ja będę z niego robić roztwór, więc muszę dodać do niego trochę wody. Ale najpierw wymieszam moje drożdże. Więc jeszcze, o, szybko, szybko. Po patyk do mieszania. Wiecie, patyczki takie, których używa się również przy produkcji lodów, jak najbardziej są super do mieszania. Dobra. Mieszamy. Dobra. Zamieszamy nasz perhydrol. I spróbujemy najpierw z wersją mini. Uwaga. Będę nalewać. 3, 2, 1. Oj, zobaczcie, co się stało. O, wyskoczyło nam bardzo dużo piany. Ten eksperyment nazywa się pastą do zębów dla słonia, dlatego że tej piany powstaje tak dużo, że można by było nią aż umyć słoniowi zęby. Tak, jak najbardziej. Nie wiem, czy to jest widoczne, wydaje mi się, że może nie być widoczne, ale z nad tej kolby unosi się dym. To również jest reakcja, o, chyba trochę coś widać. To jest reakcja egzotermiczna, można sobie z egzotycznymi krajami skojarzyć, w której powstaje bardzo dużo ciepła i bardzo dużo gazu, który wypełnia nasz płyn do mycia naczyń i wtedy właśnie wyskakuje nam bardzo dużo tej naszej pasty słoniowej, tak? Dobra, to teraz wersja max. W wersję max będę musiała włożyć w ten zielony pojemnik, bo ona trochę brudzi, a już i tak trochę narozrabiałam. Odstawię sobie wersję mini na bok. Dobra. Do wersji max potrzebujemy naszego jodku. Do jodku dodamy trochę wody. Jego też musimy zamieszać. Jego też musimy zamieszać. Dobra. Mieszam, mieszam. No, naszą pastę do zębów można też pokolorować, wiadomo. Więc ja naszej paście do zębów
dam trochę koloru, no nie wiem, może żółtą, czy nie, może, a może niebieską, co? O, zobaczcie, ja mam tutaj taki barwnik. Przy eksperymentach można używać spokojnie barwniku spożywczego, takiego jak na przykład do jajek na święta. Trochę tutaj też zamieszamy. O, zobaczcie, zrobił nam się fajny taki morski kolor, bo nasz płyn do mycia naczyń miał żółty, żółtą barwę. Dobra, to ja teraz będę dodawać, no muszę tak wycyrklować, słuchajcie, żeby w lampę nie uderzyć może, zobaczymy, czy tam nie podskoczy. Będę dodawać ten jodek do naszego perhydrolu z płynem do mycia naczyń i z barwnikiem i zobaczymy, co nam się tutaj stworzy. Uwaga, dodaję 3, 2, 1. O, coś się dzieje? Uwaga, 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 uwaga. O, słuchajcie, i to jest piana. To jest naprawdę bardzo gorące, tu nam bardzo dużo pary wyskoczyło. Wszystko jest bardzo, bardzo, bardzo brudne dookoła. To jest pasta do zębów dla słonia w wersji Max, a tu mieliśmy pastę do zębów dla słonia w wersji Mini. No dobra, to był, słuchajcie, nasz ostatni eksperyment, a teraz jest czas na zadawanie pytań, więc kto ma jakieś pytania, proszę, można zadać, ja bardzo chętnie na każde z nich odpowiem. Bardzo dziękuję. Ja również zachęcam do zadawania pytań. Bardzo uważnie się przysłuchiwałam. Zastanawiam się, czy byłabym w stanie to powtórzyć bez jakiegoś wprowadzenia. I póki co, jeżeli się na czacie nie pojawią pytanie, to ja mam jedno. Mianowicie, skąd pozyskujecie, czy macie może jakieś pomysły na pozyskiwanie składników do tych eksperymentów, tak żeby to zrobić możliwie tanio i w taki sposób, żeby na przykład przy okazji coś zaoszczędzić, żeby pomóc na przykład chronić planetę, żeby to było coś, co jest, nie wiem, zużyte, przeterminowane, niepotrzebne, coś, co zalega w kuchni na przykład, czy macie może jakieś, bo przyszło mi do głowy pampersy po terminie przydatności, ale nie wiem, czy to jest dobry kierunek. Pampersy po terminie przydatności jak najbardziej myślę, że powinny się sprawdzić, bo ten nasz poliakrylan sodu wciąż tam jest, więc nie ma problemu, ale my też wykorzystujemy rzeczy, które gdzieś tam są z recyklingu. Na przykład można użyć butelki, z których się gdzieś tam wcześniej piło wodę i zrobić na przykład rakietę. Jak zrobić rakietę z butelki? No to jest, słuchajcie, bardzo proste, bo wystarczy przedziurawić korek, włożyć do środka słomkę i na tą słomkę nałożyć później grubszą słomkę drugą, którą zamykamy na przykład plasteliną. Wtedy jak będziemy ściskać butelkę, to ta słomka jedna nam będzie zeskakiwać i będziemy mieli taką fajną wyrzutnię. Można też używać tych patyczków polodów do zrobienia na przykład wyrzutni różnego rodzaju. Albo można, no można kombinować jak najbardziej, tak? To jakiś przeterminowany ocet, czy soda, czy kwasek cytrynowy, to tak naprawdę wszystko działa. Jeżeli to jest do eksperymentów, to można tego jak najbardziej użyć. Skąd my pozyskujemy różne rzeczy? No słuchajcie, rzeczy do eksperymentów można pozyskać tak naprawdę zewsząd. Można to kupić w zwyczajnym markecie. Wiadomo, że niektóre takie odczynniki, jak na przykład fenoloftaleina, czy amoniak, czy perhydrol, no do tego już trzeba iść do specjalnego sklepu, ale zwyczajne takie hurtownie chemiczne mają to na stanie. To jest normalnie dostępne, można to jak najbardziej kupić. Nie trzeba tego kupować jakichś zatrważających ilości, można tego kupić mało. Można na przykład kupić czegoś 100 gram albo 40 gram. To tak naprawdę wszystko nie jest bardzo, bardzo drogie. A jeżeli chodzi o to, skąd my pozyskujemy pomysły na różnego rodzaju eksperymenty, no słuchajcie, pomysły zewsząd, z internetu, z książek jak najbardziej, bo w książkach jest bardzo dużo różnych pomysłów, jest też bardzo dużo różnych książek, które gdzieś pokazują pewne eksperymenty, które jednak można gdzieś ulepszyć, więc jak najbardziej można zrobić. Ja widziałam, że wy robiliście na przykład podczas cyklu spotkań eksperymenty z mlekiem i z kolorami. Jak najbardziej mleko, które jest parę dni po terminie, też można użyć do zrobienia kolorów na mleku. Także mam nadzieję, że odpowiedziałam na pytanie i jest wszystko jasne.
Bardzo, tak, bardzo dziękuję. I drugie pytanie, które pojawiło się na czacie, właśnie nawiązuje do tego, skąd te pomysły na eksperymenty, bo czy gdzieś są jakieś gotowe przepisy, jak wykonać eksperymenty? Oczywiście są w książkach i są na liście książek rekomendowanych w naszym projekcie, też takie książki o prostych eksperymentach dla dzieci. Ale może macie jakieś swoje wypróbowane, które po prostu polecałybyście, gdzie oczywiście mając taką wiedzę troszkę może większą niż osoby nie mające wiedzy na przykład o chemii, macie możliwość troszkę sobie ulepszać właśnie i sprawdzać, eksperymentować i wypróbowywać w sposób bezpieczny, bo podejrzewam, że my, bibliotekarze, bardziej laicy, nie mielibyśmy tyle odwagi, ale może gdzieś jest, może macie jakąś ulubioną czy rekomendowaną książkę, czy miejsce, z którego można takie fajne, efektowne eksperymenty sobie pobrać, czy opisy. Jako takich przepisów, które gdzieś poszukujemy, no to konkretnej książki polecić nie mogę. Są na pewno to, co ja znam i co wypróbowałam, są takie karty z eksperymentami. Tam jest bodajże 30 kart, no się nazywa karty z eksperymentami, tam jest 30 kart z eksperymentami, które można tworzyć. Można zrobić na przykład ciecznię newtonowską, czyli połączyć skrobię z wodą i mamy wtedy taką substancję, która nie jest ani ciałem stałym, ani cieczą. Można też, ja zachęcam jak najbardziej, wejść do nas na naszego Instagrama. My też wrzucamy gotowe przepisy na niektóre eksperymenty i pokazujemy krok po kroku, jak coś zrobić. I mamy nawet cykl takich eksperymentów, czyli eksperymentuj w domu, czyli coś, co równie dobrze można również wykorzystać w bibliotekach i można tam takie eksperymenty, tam jest napisane wszystkie składniki, które są potrzebne i krok po kroku, co trzeba zrobić, żeby taki eksperyment wykonać. Także zachęcam, żeby tam zajrzeć. I skąd jeszcze? Słuchajcie, są różnego rodzaju programy, które tworzą na przykład różne firmy aptekarskie, tak, jakieś takie farmaceutyczne i one też na swoich stronach mają takie wademekum wiedzy i można tam wejść i też niektóre eksperymenty są wytłumaczone krok po kroku i nawet niektóre mają takie specjalne karty eksperymentów, czyli można zaznaczać z dziećmi różnego rodzaju rzeczy, które się robiło, czyli naprawdę ta wiedza jest ogólnodostępna i teraz w dobie internetu można to znaleźć tak naprawdę wszędzie. Internet jest kopalnią wiadomości, na YouTubie można też poszukać i oczywiście można też znaleźć takie przepisy na stronie projektu Parabuch. W dziale materiały też są takie artykuły z prostymi przepisami na eksperymenty. I jeszcze jedno pytanie widzę na czacie. Czy do wykonania tych eksperymentów potrzebne są tylko specjalne pojemniki? Menzurki, kolby, takie bardziej specjalistyczne, czy mogą to być zwykłe szklane pojemniczki, dzbanki, słoiki? Jak najbardziej można używać zwykłych szklanych pojemników. Kolby można zamienić na przykład na jakieś wazoniki, które zwężają się ku górze. Cylinder też można zamienić na jakiś zwykły wazonik, tak? Ja słuchajcie, używam różnego rodzaju szklanych rzeczy, bo one po prostu są, one nie są zużywalne, tak? Także nie trzeba ich wyrzucać i są lepsze dla środowiska. Ale jak najbardziej można to robić też w niektórych plastikowych pojemnikach albo w szklanych, w słoikach. Tak naprawdę tutaj kreatywność nie zna granic. Można jak najbardziej używać innych zamienników. Nie trzeba mieć od razu specjalistycznego sprzętu, tylko to, co znajdziemy pod ręką, jak najbardziej. I jeszcze jedno pytanie, czy z tych odpadów, czy z tych rzeczy, które powstały dzisiaj w wyniku tego czary-mary, które widzieliśmy, czy jakiekolwiek są szkodliwe i trzeba się ich pozbyć w jakiś konkretny, wymagany sposób, czy to wszystko jest bezpieczne i można po prostu to wylać do zlewu? To wszystko jest bezpieczne, można to spokojnie wylać do zlewu. Ja tylko, jeżeli by Państwo używali perchydrolu, tak jak ja,
wy będziecie używać na przykład wody utlenionej, to tego nie trzeba. Przy perchydrolu trzeba zawsze pamiętać, żeby mieć na sobie rękawiczki. Jak to się płucze, to normalnie można wylać do zlewu czy tam do toalety, nie ma najmniejszego problemu. Tylko trzeba pamiętać o tych rękawiczkach, bo perchydrol no, nie jest zbyt przyjemny dla skóry i może spowodować, że będziemy mieli takie białe plamki. One oczywiście zejdą, tak samo przy jodynie. Tak? Jodyna też barwi skórę, więc tutaj po prostu trzeba uważać, żeby siebie nie zafarbować. Ale mi się jeszcze nie zdarzyło jakiegoś zlewu popsuć. Wszystko jest jak najbardziej bezpieczne i można to spokojnie zutylizować w taki sposób. A niektóre rzeczy, jak umyjemy, to jak najbardziej nadają się do recyklingu, także nie trzeba się tego obawiać, że jesteśmy tutaj mało ekologiczni. No myślę, że mnóstwo fajnych pomysłów, niektóre może wymagały, może wyglądały w ogóle tak bardzo fachowo, bo to też o to chodzi, żeby pokazać coś takiego bardziej może profesjonalnego, co mogłoby zainspirować do przygotowania warsztatu, który będzie wyglądał tak naukowo, więc wtedy te nawet specjalistyczne pojemniki odgrywają tą swoją rolę, że rzeczywiście pokazują, jak to w tym środowisku naukowym faktycznie mogłoby wyglądać, ale oczywiście nie musi tak być. Mnóstwo fajnych pomysłów, no i przede wszystkim to, że można to osadzić w różnych historiach, w opowieściach znanych książek literackich, takich jak Harry Potter, czy takich zjawisk jak Kraina Lodu, jak opowieści z Narni, to na pewno warto właśnie tego typu tło po prostu sobie stworzyć i na pewno dzięki temu te zajęcia będą ciekawsze, będą fajniejsze. Bardzo dziękuję. Kończymy dzisiejszy dzień naszego wydarzenia online. Zapraszam na jutro. Pierwsza sesja zaczyna się o 10:00. Jeszcze raz wielkie dzięki i do zobaczenia.